Geopolityczny, kalejdoskop roku 2023. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W tym jubileuszowym wydaniu podcastu geopolitycznego podsumuję mijający rok. Najważniejsze moim zdaniem wydarzenia i procesy geopolityczne, których byliśmy świadkami. Zatem przejdźmy, przejdźmy do rzeczy. Pierwsze wydarzenie, pierwszy właściwie Proces istotny z punktu widzenia geopolityki to eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. No, sytuacja w tym regionie pozostaje niespokojna od bardzo wielu lat, ale właśnie w 2023 doszło do najpoważniejszej eskalacji od od dawna, najpierw 7 października, Hamas przeprowadził w Izraelu jeden z największych zamachów terrorystycznych w historii żydowskiego państwa. W jego wyniku na Kibuce i miasteczka na izraelskim południu oraz podczas młodzieżowego festiwalu muzycznego, w wyniku tego ataku zginęło ponad tysiąc osób, głównie cywilów. No a następnie w reakcji na te wydarzenia Izrael. Zaatakował kontrolowaną przez Hamas strefę gazy. Po serii uderzeń z powietrza nastąpiła operacja lądowa Armii Izraelskiej czy Sił Obronnych Izraela w oficjalnej nomenklaturze. Tej operacji nadano kryptonim żelazne. Miecze, no, i w wyniku trwającej wojny już zginąć miało ponad 20 tysięcy osób, wiele, wiele dzieci. To budzi ogromny, ogromny sprzeciw w wielu państwach świata. Dochodzi do wielu protestów na całym świecie. Natomiast, no, patrząc na. Te całą sytuację, która jest na Bliskim Wschodzie w 2023 roku i wspólne izraelsko-amerykańskie manewry i zapowiedzi niektórych oficjalnych czynników izraelskich o potencjalnym prewencyjnym uderzeniu na Iran widać, że jest to część znacznie wierszy, większej, znacznie szerszej układanki, jakim są przygotowania Izraela do wojny z Iranem, a taki, taka wojna niewątpliwie wpłynęłaby w ogóle na układ sił. Na, na świecie wielu ekspertów, wielu komentatorów wskazuje na to, że rok 2024 będzie eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i eskalacją tego procesu przechodzenia od jednobiegunowego porządku międzynarodowego do, do świata policentrycznego, czyli ten proces policentryzacji świata. Kolejne istotne wydarzenie i jednocześnie proces to. Szczyt grupy BRICS w Republice Południowej Afryki i decyzja o rozszerzeniu tego forum o sześciu nowych członków. Spotkanie liderów grupy BRICS odbyło się w Johannesburgu w dniach od 22 do 24 sierpnia, i tak naprawdę ten szczyt zadecydował o tym, że BRICS stał się najsilniejszym głosem globalnego, globalnego południa i zdecydowanie zwiększył presję na reformę systemu międzynarodowego w takim kierunku, który jest ograniczaniem roli Zachodu i zwiększeniem wpływów państw rozwijających się. Przypomnę tylko, że grupa BRICS powstała w 2009 roku i jest przynajmniej na razie taką nieformalną platformą współpracy pięciu gospodarek wschodzących, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej. Afryki. Na tę grupę przypada ponad 40% populacji świata, 26% globalnego PKB i 18% wartości handlu. Szczyt Werpa w 2023 roku był 15. spotkaniem liderów, ale pierwszym osobistym od 2019 roku. Od tego czasu doszło do wielu zmian na świecie, choć począwszy od ogłoszenia przez WHO pandemii COVID-19, pogarszenia się relacji między Chinami i Indiami, mówię tutaj o czerwcu 2020 roku, czy nowej odsłonie wojny na Ukrainie, tej nowej odsłonie, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku niewątpliwie ta decyzja o rozszerzeniu grupy BRICS o sześć, sześciu nowych członków, sześć państw w kolejności alfabetycznej Argentyny, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Etiopii, Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich była tutaj kluczowa, ale tematami spotkania bardzo ważnymi było chociażby ograniczenie uzależnienia od dolara amerykańskiego w światowym systemie finansowym, w światowym systemie handlowym i no, wzmocnienie generalnie Globalnego południa. Niewątpliwie ta rękawica została rzucona tak zwanemu kolektywnemu Zachodowi i już widać zresztą pierwsze próby przeciwdziałania wzrostowi grupy BRICS przez Stany Zjednoczone. Niewątpliwie spore wsparcie, jakie Javier Milei otrzymał w swojej kampanii wyborczej z zagranicy było bardzo na rękę rządowi w Waszyngtonie. Zresztą te reformy, głębokie reformy, które zapowiadał Milei to. to ta niechęć do współpracy chociażby z Chinami i Rosją była tutaj znacząca. No, niewątpliwie to napięcie między grupą G7, między y, także kolektywnym Zachodem pod egidą Stanów Zjednoczonych, a grupą BRICS, a integrującym się globalnym południem, będzie, się, będzie wzrastać. A skoro mowa o napięciach między kolektywnym Zachodem a pozostałą częścią świata, no trudno nie wspomnieć o klęsce ukraińskiej kontrofensywy. Przygotowania do niej trwały jeszcze od końca 2022 roku. Trwały liczne negocjacje na temat wsparcia Ukrainy ciężką bronią, między innymi czołgami zachodniej produkcji samolotami bojowymi itd. Tak natomiast wiemy doskonale, że te plany uderzenia na kilku odcinkach frontu i przełamania linii rosyjskich, wyparcia Rosjan się po prostu nie powiodły, natomiast zniecierpliwienie zachodniego establishmentu politycznego, ale także zachodniej opinii publicznej narasta. Jest to wynik no, trudnej sytuacji gospodarczej, pogłębiającej się trudnej sytuacji gospodarczej, która jest m.in. efektem tych wszystkich pakietów sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, no, ale także ogólnie zmieniającej się koniunktury międzynarodowej. I widać to jak w soczewce po Dyskusji w Kongresie Stanów, Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Biały Dom ogłosił, iż przekazał ostatni pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy ze środków, którymi dysponował. Natomiast bez przyznania przez Kongres dodatkowych środków, no, Waszyngton nie będzie w stanie przekazać Ukrainie kolejnych pakietów. Pomocy. I widać, jak mocno rośnie niezadowolenie sporej części elit politycznych Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o dalsze finansowanie Ukrainy. I to powinno być takim swego rodzaju kubłem zimnej wody dla elit politycznych również nad Wisłą. Wiemy doskonale, że także w 2023 roku doszło do istotnej wolty w relacjach na linii Warszawa-Kijów. Wiemy, że doszło do tego znacznego ochłodzenia relacji, i to było widać jak w soczewce w trakcie kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w Polsce, które odbyły się 15 października. Widać było jak po chociażby wystąpieniu prezydenta Wołodymira Załęckiego na forum ONZ, gdzie oskarżył Polskę o, o, o działania no, sprzeczne z interesem Ukrainy, no, nastąpiło to istotne ochłodzenie, ale tutaj oczywiście szereg innych kwestii. Się nawarstwiło. Warto wspomnieć o tym, że w 2023 roku obchodziliśmy 80 rocznicę ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Rocznicę, która przypomniała o tym, że strona ukraińska no, w żaden sposób nie dokonała ekspiacji, nie dokonała ani przeprosin, ani zadośćuczynienia za za to ludobójstwo popełnione w latach 40. XX wieku. Widać to chociażby po, po braku jakiegokolwiek uczczenia pamięci. Ofiar, ofiar tego ludobójstwa. Nie ma ani, wstrzymane są ekshumacje, nie ma cmentarzy, nie ma pomników. No, taką, można powiedzieć, migawką, taką smutną migawką było to składanie kwiatów w szczerym polu przez prezydenta Andrzeja Dudę, czy tego krzyża brzozowego przez premiera Mateusza Morawieckiego, również w szczerym polu. To było nie tylko, że smutne, ale pokazujące błędną politykę Polski wobec, wobec Ukrainy, politykę bezwarunkowego wsparcia no, gdzie tak naprawdę nie ma w zamian nic widzimy, że ten nacjonalizm ukraiński rozwija się w sposób nieskrępowany, mam na myśli i decyzję Sądu Najwyższego Ukrainy jeśli chodzi o dopuszczenie do eksponowania w przestrzeni publicznej symboliki Waffen SS zbrodniczej ludobójczej organizacji jak i liczne pomniki ulice imienia zbrodniarzy takich jak Bandera czy Szuchewicz, wielokrotnie o tym mówiłem, ale warto to podkreślić także w podsumowaniu geopolitycznym roku mijającego. Myślę, że tutaj powinny być wyciągnięte daleko idące wnioski z tej polityki, która jest można powiedzieć tak lapidarnie została określona mianem polityki sług narodu ukraińskiego, że przytoczę słowa Łukasza Jasiny, byłego już rzecznika prasowego MSZ-u, który no, dobrze podsumował tak naprawdę pozycję, postawę polityków w Warszawie wobec, wobec Ukrainy. No Czas najwyższy, aby się to po prostu zmieniło, aby politycy w Warszawie zaczęli się skutecznie domagać penalizacji banderyzmu, karania banderyzmu na Ukrainie, bo dopóty, dopóki strona polska będzie uległa, będzie bezwarunkowo spełniać żądania strony ukraińskiej, no trudno oczekiwać szacunku ze strony władz, władz w Kijowie. Musimy sobie zdawać sprawę, że Konsekwencje tej wojny Polska będzie odczuwać najsilniej spośród państw, spośród państw regionu. W dłuższej perspektywie nie można także wykluczyć tego, że władze Ukrainy, że establishment polityczny Ukrainy, że część na no, nacjonalistycznie nastawionych. Obywateli tego państwa będzie chciała obarczyć kogoś z zewnątrz winą za klęskę Ukrainy w tej, w tej wojnie. I niewykluczone, że to Polska stanie się takim kozłem ofiarnym dla części establishmentu politycznego Ukrainy, co oczywiście jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warto to brać pod uwagę w różnych scenariuszach dotyczących naszego bezpieczeństwa. W kontekście wojny na Ukrainie warto także wspomnieć o twardym stanowisku Węgier. Premier Viktor Orban bardzo stanowczo w mijającym roku sprzeciwiał się Dalszej, dalszemu finansowaniu Ukrainy, dalszemu, dalszej pomocy wojskowej dla tego państwa. No i niewątpliwie warto także podkreślić, że na Słowacji wygrał, wygrała partia Roberta Fico, który również bardzo mocno sprzeciwia się wspieraniu militarnemu Ukrainy i widać, że w Unii Europejskiej narasta ta tendencja sprzeciwu wobec, wobec finansowania Ukrainy. Rok 2023 to także istotne przyspieszenie procesów związanych z federalizacją Unii Europejskiej. Przede wszystkim to zmiany, proponowane zmiany dotyczące traktatów unijnych i odrzucenie zasady WETA. Odrzucenie zasady WETA, które da bardzo silne kompetencje Komisji Europejskiej, która, która be, ma być zmniejszona. Planuje się, że komisarzy będzie mogło delegować tylko 15 państw członkowskich. To oznacza istotny transfer kompetencji na rzecz Unii Europejskiej i no, marginalizację państw, państw narodowych. Ta, te plany są znacznie, znacznie głębsze. Zresztą widać także to po przyjętym pakcie migracyjnym który praktycznie narzuca, narzuca, jeśli nie konieczność przyjmowania imigrantów, to płacenie tym państwom, które ich przyjmują. Mówiłem o tym także szeroko w podcaście geopolitycznym. To jest jeden z tych istotnych kroków w zakresie procesu federalizacji Unii Europejskiej. Niewątpliwie to, co się dzieje obecnie na Ukrainie, to, co się dzieje także w ogóle na świecie, jeśli chodzi o te napięcia związane z policentryzacją świata, bardzo mocno przyspieszyły proces właśnie przekształcania Europy, ojczyzn w państwo o charakterze federalnym. Patrząc na wydarzenia międzynarodowe z nieco szerszej perspektywy, warto także zwrócić uwagę na Trzecią Wojnę Karabaską, która trwała niespełna dwie doby. Walki, jakie wybuchły 19 września, skończyły się dzień później. Stanowiły tak naprawdę dogrywkę tej 44-dniowej II wojny karabaskiej z jesieni 2020 roku. Wówczas zwycięski marsz, marsz wojsk azerbejdżańskich na Stepanakert, czyli stolice samozwańczego Górskiego Karabachu, przerwały naciski i mediacja między innymi ze strony. Rosji. Tym razem operacja wojskowa Azerbejdżanu okazała się no, właściwie wojną błyskawiczną, a władze nieuznawanej na arenie Międzynarodowej Karabaskiej Republiki złożyły broń, bo tego wsparcia nie otrzymały nawet od, od Armenii. No, Republika Górskiego Karabachu, władze Republiki Górskiego Karabachu zgodziły się rozwiązać separatystyczne struktury państwowe wraz z początkiem roku 2024. Tymczasem ponad 100 tysięcy etnicznych Ormian, czyli około 85% populacji regionu uciekło z Górskiego Karabachu do Armenii. To uciekło w ciągu zaledwie, zaledwie tygodnia. Obawiały, Ormianie obawiali się o przeprowadzenie przez Azerbejdżan czystek czystek etnicznych Rok 2023 to także dalszy ciąg osłabienia wpływów Zachodu w Afryce. Od 2021 roku na tym kontynencie doszło do dziewięciu wojskowych przewrotów, trzy kolejne się nie udały, a mijający rok to przewrót wojskowy w Nigrze, obalenie cywilnych władz w Gabonie i pogrążanie się w niestabilności Sudanu, gdzie trwa wojna domowa między armią a paramilitarną organizacją RSF. Ta niestabilność w Afryce, te turbulencje geopolityczne przynoszą nie tylko ograniczenie możliwości pozyskiwania zasobów naturalnych przez państwa europejskie, chociażby jeśli chodzi o relacje Niger-Francja, no to niewątpliwie odbije się to na zdolnościach do pozyskiwania uranu do francuskich elektrowni jądrowych, ale to także to także ruch migracyjny ku Europie, to także nielegalni imigranci w Europie i ten trend i ten trend niestety, niestety wzrasta. I na koniec warto wspomnieć o gwałtownym rozwoju sztucznej inteligencji. To jeden z takich najgorętszych tematów, jeśli chodzi o świat nowych technologii. Rok 2023 minął no, pod znakiem takich projektów jak ChatGPT, które są coraz bardziej zaawansowane i wyzwalają dyskusję na temat tego, czy sztuczna inteligencja jest dla ludzkości wielką szansą cywilizacyjną, szansą na cywilizacyjny skok, czy też wielkim zagrożeniem, swoistym otwarciem puszki, puszki Pandory. Stąd warto Odnotować różnego rodzaju działania na rzecz regulacji sztucznej inteligencji podejmowane przez rządy i przez międzynarodowe organizacje. Pierwsze rozporządzenie wykonawcze wydał w tej sprawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Nad pakietem przepisów pracuje także Komisja Europejska. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.